Panie prezesie, można pana zaliczyć do fenomenów wielkopolskich, bo potrafi pan połączyć nieprawdopodobną działalność biznesową z wielkim sercem, wielką działalnością charytatywną. Jak to się udaje? Przede wszystkim na pewno jest wiele takich osób, którzy działają bardzo intensywnie społecznie i biznesowo. Jestem tylko jednym z wielu na pewno. Natomiast to, co jest ważne, to jest na pewno organizacja pracy w ogóle i własnego życia w całości całej doby, którą się dzieli na sprawy rodzinne, na sprawy zawodowe, na sprawy społeczne. I to jest jakiś punkt wyjścia, ale tym fundamentem w ogóle motorem do działania i źródłem energii do działania społecznego i biznesowego na pewno jest dobra idea najpierw, prawda? Jakaś wizja tej działalności, wartości, które chce się promować, albo cele, które chce się osiągać w biznesie. I to połączenie i jasne sprecyzowanie tych elementów, prawda, i później umiejętne ich połączenie, no, decyduje o tym, że możemy działać na kilku frontach. Nie jest to łatwe, jest to często kosztem wielu wyrzeczeń, oczywiście, ale daje wiele satysfakcji i poczucia, że człowiek jakoś się spełnia, jest częścią społeczności, której stara się dobrze służyć. Myślę, że to jest ta najważniejsza nagroda. Jakie widzi pan perspektywy przed firmą Top Farms? Top Farms to jest przede wszystkim nowoczesne rolnictwo w aspekcie technologii, które stosujemy, a więc technologia pomoże nam rozwijać się i przetrwać w trudnych warunkach, ale również zwrócenie się w kierunku biologizacji, w kierunku poznawania gleby, analizy gleby po to, żeby produkować jak najlepszej jakości żywność. I stąd nasze strategiczne dążenie do właśnie zapewnienia najwyższej jakości w obszarze produkcji rolnej. Jednym z elementów tej strategii jest uzyskanie przez naszą organizację świadectwa czy certyfikatu produkcji biologicznej, a więc takiej, która opiera się na podstawowych zasadach utrzymywania wysokiej aktywności biologicznej gleby, po to, żeby dać roślinom jak największe szanse do zdrowego rozwoju. Tak można to w skrócie ująć. A więc ta fascynacja glebą pozwala nam do tego, żeby uzyskiwać i wysokiej jakości, ale też wysokiej ilości plony. A więc jeszcze raz, technologie i zwrócenie się ku biologizacji, połączenie synergiczne tych dwóch elementów powoduje, że myślę, że możemy z optymizmem patrzeć na rozwój naszej firmy. Oczywiście najważniejsi są ludzie, a więc zarządzanie, a więc budowanie sukcesji, prawda, a więc motywacja zespołu, rozwijanie pasji, ale z takim zespołem, jaki jest u nas, to nie jest trudne. Mamy wielu pasjonatów, którzy właśnie rozwijają naszą organizację bardzo od strony kompetencji również.